to jest coraz bliżej, wiem, że pewnie tych pytań będzie coraz więcej, ale wiem, że to też nie jest takie łatwe. No tak, muszę przyznać, że dawno się tak nie zmęczyłam, więc jeszcze pewnie chwila minie, zanim dotrze do mnie to, co się stało. Ale faktycznie emocje są duże. Wiedziałam, że stać mnie na rekord życiowy, ale nie wiedziałam, że aż tyle go poprawię. No jest na pewno niesamowite uczucie. Ja starałam się o tym nie myśleć, żeby też nie nakładać na siebie niepotrzebnej presji, no ale wiem, że to jest coraz bliżej, wiem, że pewnie tych pytań będzie coraz więcej, ale wiem, że to też nie jest takie łatwe, bo to jest naprawdę świetny wynik. Nie wiem, wiem, że co roku mi się udaje tutaj poprawić rekord życiowy, teraz znowu się udało, a w tym roku już nie będę tutaj biegać i to mnie trochę martwi, ale nie, no liczę na to, że w Budapeszcie zbliżę się do tych najlepszych wyników w swoim sezonie, swoich życiowych i tam zobaczymy, co się stanie. Na pewno dużo, ale wierzę w to, że jak się ułoży taki bieg idealny, że faktycznie będę miała takie idealne dyspozycje, będzie idealna pogoda, to jestem w stanie to zrobić.